Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony mówi Olaf. Witam na najlepszym kanale dotyczącym zjawisk jasnowidzenia na internecie. Ja mam na imię Olaf, a to jest program z cyklu Raport Jasnowidza. Zaraz przejrzymy same najnowsze doniesienia i osadzimy je też w kontekście co niektórych przepowiedni jasnowidza z Gdańska. A dla tych, którzy są pierwszy raz na kanale, pragnę tylko przypomnieć, że jest nagroda 800 zł dla kogoś, kto wskaże, że jakikolwiek widzący, przepowiadający człowiek, czy kobieta, czy mężczyzna, wróżka, czy wróż, tarocista, czy tarocistka, jasnowidz, czy niejasnowidz, czarnowidz, czy brunatnowidz, czy różowidz. Nieważne, ważne to, że jeżeli ktoś udokumentował, jeżeli ktoś przepowiedział więcej rzeczy z dokładnością co do jednego dnia, niż przez ostatnie 3,5 roku nieznany jasnowidz Gdańska, wtedy czeka nagroda 800 zł i wtedy wspólnie spotkamy się w Gdańsku przy fontannie Neptuna, wręczę w gotówce 800 zł i razem udamy się na pocztę i wpłacimy te 800 zł na jakiś cel charytatywny wspólnie wybrany, choć oczywiście jeśli ktoś zwycięży w tym konkursie, to będę rad jakby posłuchać jakby propozycji danej osoby, na co chciałby wpłacić, ja też przedstawię swoje, mam nadzieję, że dojdziemy do wspólnego konsensusu i komuś te 800 zł przekażemy. Dlatego, drogi widzu, jeżeli słuchasz, nieważne jakiego widzącego, nieważne jakiejś wróżki, nieważne jakiego tarocisty, obojętnie, czy z krajów angielskojęzycznych, czy po prostu po polsku, bo w Polsce są no, najlepsi jasnowidze, to jeżeli znasz nawet z postaci historycznych w stylu Klimuszko, czy Osowiecki, czy kogokolwiek, jeżeli ktokolwiek przepowiedział więcej rzeczy z dokładnością co do jednego dnia przez całe swoje życie niż jasnowidz Gdańska przez 3,5 roku, to wtedy zapraszam Cię do wzięcia udziału w konkursie. Możesz przyczynić się do poszerzania dobra na tym świecie i dzięki temu zdobędziesz 800 zł na cele charytatywne i wspólnie razem je przelejemy po prostu. Zapłacimy na poczcie w Gdańsku 300 metrów od fontanny Neptuna. Zapraszam. A teraz przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj tematem audycji będzie Tajwan, głównie Tajwan, ale też również Chiny, przepowiednie i różne poczucia stare i nowe. Najpierw zróbmy sobie mały przegląd wiadomości. Spójrzmy. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Będą pojawiać się zakłócenia w trakcie audycji. Proszę o wybaczenie. To już jest na razie nieodzowne. Nieodzowne jest to, musimy się z tym pogodzić. Może w przyszłości uda mi się to zlikwidować. Przepraszam z góry. Dobrze, teraz jedziemy. To są najnowsze wiadomości. Dzisiaj mamy 17 stycznia, środa, 17 stycznia 2024 roku. Tutaj mamy 16 stycznia, czyli dane z wczoraj. To jest mail, Daily Mail UK. To jest angielskojęzyczna gazetka, ale jest przetłumaczona na polski. Jednak ten program robi wiele błędów, więc proszę też zwracać uwagę, że niektóre rzeczy mogą być troszkę przestawione. O co chodzi? Zwracamy uwagę na różne przepowiednie, na różne wydarzenia w kontekście przepowiedni i też tak odczytujemy znaki z teraźniejszości. Musimy badać, co się dzieje, żeby właśnie przeczuwać zbliżający się koniec. Dobrze, mamy tutaj tak, obawy związane z III wojną światową. Chodzi o to, że to wszystko, co wam pokazuję, to nie jest przez przypadek, tak? Obawy związane z III wojną światową, gdy Xi Jinping przeprowadzi czystki w chińskiej armii i werbuje generałów gotowych przystąpić do wojny w ruchu, który może doprowadzić do inwazji na Tajwan i wciągnąć się USA w globalny konflikt. Chodzi o to, że teraz Xi Jinping zaczął robić czysty w chińskiej armii i podobno zaczyna zmieniać ludzi na takich, którzy są bardziej przychylni do robienia no takich rzeczy, które tutaj między innymi widzimy na tej pikselozie. Dobrze, i tu mamy właśnie w ostatnich latach narosły obawy, że Chiny mogą dokonać inwazji na Tajwan. Chiny były jednak zaangażowane także w inne starcie na niskim szczeblu ze swoimi sąsiadami, w tym z Filipinami i Indiami. Z Indiami to wiemy, że w Himalajach tam się ścierali, a z Filipinami to chodziło głównie o stateczki. Analitycy wojskowi twierdzą, że Xi Jinping dokonuje czystek w chińskiej armii i sprowadza generałów gotowych przystąpić do wojny, co może doprowadzić do inwazji na Tajwan i wciągnąć Stany Zjednoczone w trzecią wojnę światową. No, generalnie w trzecią wojnę światową to raczej wszyscy będziemy wciągnięci, bo jak to się mówi, że jak będzie trzecia, to czwarta będzie już na kamienie, więc raczej nie, chyba nie same Stany, tylko chyba wszyscy będą wciągnięci siłą rzeczy, bo opad będzie wszędzie. Dlatego nie przejmowałbym się tak jakby zmianami klimatycznymi i tymi różnymi materiami, bo wiecie, jak przywalą atomówki, to będą bardzo gwałtowne zmiany klimatyczne. Chiński przywódca przez wielu postrzegany jako dyktator próbuje przejąć kontrolę nad wojskiem, powiedział Gordon Chang, powiedział Business Insider, dodając, myślę, że on myśli, że potrzebuje oficerów przygotowanych do faktycznej walki. Według Changa, autora książki Chiny idą na wojnę, Xi
uważa, że wielu chińskich oficerów generalnych nie chce walczyć. W rezultacie, powiedział chiński premier, widzi siły dowodzone przez korpus oficerski, które mają ambiwalentne podejście do wojny, czyli ambiwalentne, a powinno być jednostajne, jednolite, po prostu do boju. Chiny uznają za swoje terytorium samorządny Tajwan, a w ostatnich latach narosły obawy, że Xi planuje inwazję w nadchodzących latach w obliczu coraz bardziej wrogiej retoryki i planowanych blokad wyspy. Tu mamy tego pana Xi Jinpinga. Pekin nigdy nie wyrzekł się użycia siły w celu zajęcia prowincji, którą uważa za zbuntowaną, a Xi powiedział, że zjednoczenie jest nieuniknione. Pekin był... To ostatnio powiedział, że zjednoczenie jest nieuniknione, nieuniknione. No, widzimy jak tego pana, on ma bodajże chyba 72 albo 74 lata, więc raczej myśli, że on chyba już tak chce wyglądać na takiego, wiecie, mało takiego, żeby wpisać się w historię, więc może tutaj mocno chcieć namieszać, zabełtać. Pekin był jednak także zaangażowany w starcie na niskim szczeblu z Indiami wzdłuż wspólnej granicy, a także w spory o pobliskie wyspy z Japonią i Filipinami. Xi Jinping na zdjęciu z 12 stycznia, to zdjęcie, dokonuje czystek w chińskiej armii, sprowadza generał gotowych do... To już było, to po prostu nie wiem, to powtarzają ten tego, jedziemy dalej, żeby nie marnować czasu. O, to jest to, co chciałem wam właśnie pokazać, bo to jest właśnie pokazanie, że na naszych oczach realizuje się przepowiednia z października, która przez wielu została zapożyczona i powtarzana, ale pamiętajmy, że pierwszy tą przepowiednię przekazał wam z Ducha Świętego Jasnowidz z Gdańska. I mamy tutaj, słuchamy, co tu się dzieje. Chang, sekundka, chwila przerwy, bo już się teraz zaopatrzyłem w herbatkę, żeby mi nie zaschło w gardle jak ostatnio. Chwilę przerwy, jedziemy. Chang ostrzegł jednak, że istnieją wszystkie warunki dla trzeciej wojny światowej. To uważne, słuchajcie. Chang ostrzegł jednak, że istnieją wszystkie warunki dla trzeciej wojny światowej, w której konflikt rozprzestrzenia się na wielu frontach na całym świecie. To żywcem jak sobie przepowiedni, kurczę. Czyli chodzi o to, że kiedyś był taki sen w październiku, gdzie były przekazane różne zdania z natchnienia, potem one zaczęły się znajdować na innych kanałach YouTube'owych, ale zwróćmy uwagę na to, że jeżeli te zdania się pojawiły we śnie, jako taka przepowiednia, to jeżeli to się będzie spełniać, jeżeli to będzie dobra przepowiednia, to wtedy są różne wersje rzeczywistości, tak? Może być trzecia, może nie być trzeciej, może być 100 innych wojen, może nie być żadnej, wszystko może się dziać, ale tu była podana konkretna sekwencja. I ten artykuł ze stycznia właśnie pokazuje, że właśnie na naszych oczach realizuje się ta sekwencja, tak? Pamiętajmy, że to jest przepowiednia z października, tak? Bo potem inni różni wieszcze zaczęli to wieszczyć w grudniu, tak? A nie w październiku. Więc dla trzeciej wojny światowej, w której konflikt rozprzestrzenia się na wielu frontach na całym świecie, wskazał na Ukrainę, wojnę z Izraela z Hamasem w Gazie i działania militarne na Morzu Red, czyli to są te błędy, czyli na Morzu Czerwonym. I obawy przed rozprzestrzenieniem się konfliktu na Bliskim Wschodzie, bo tam zawsze są obawy, zawsze były. Na Bliskim Wschodzie było zawsze najbardziej gorąco. Nie w Afryce, nie w Australii, ale na Bliskim Wschodzie. A także powstania w Afryce. O, tu też ciekawe, zrobiłem strzałkę w Afryce, bo wedle przepowiedni ostatnich miesięcy też gdzieś tam właśnie, pozwólcie, że tak będę mówił, Jasnowidz Gdańska, to Jasnowidz Gdańska właśnie opowiadał, że będą z dwa konflikty na Bliskim Wschodzie, z dwa w Azji, z dwa w Afryce, łącznie będzie z 7, a no z Ukrainy to już jest 7, a może i więcej nawet, tak? Więc będzie to rokiem wielu wojen, tak? Jak niektórzy pragną sobie zapożyczać, jakby, tak? I tu mamy właśnie wskazówkę, że w Afryce, tak? Czyli Afryka też jeszcze dojdzie, tak? Dobrze, Chang wskazał na okres poprzedzający II wojnę światową w latach 30. XX wieku i to, jak oddzielne wojny połączyły się w to, co obecnie znamy jako II wojna światowa. Czy mówi wam już to coś? Ci, co słuchają kanału uważnie, pewnie coś mówi. Jedźmy dalej. Ta sama dynamika istnieje dzisiaj i jest całkowicie możliwa, a niektórzy mogą nawet twierdzić, że jest prawdopodobne, że połączą się one w konflikt globalny. Powiedział, przewidując, że konflikt w Azji Wschodniej przeciągnie się w krajach zachodnich. To może jest złe tłumaczenie, chodzi o to, że to się jakby wszystko połączy, tak? Czyli, a niektórzy mogą nawet twierdzić, że jest prawdopodobne, że połączą się one w konflikt globalny, tak? I tu trzeba przypomnieć sobie przepowiednie, które były na tym kanale już robione, czyli właśnie, że będzie rok wielu wojen, że formułuje się wojna światowa, czyli to było od 7 października,
kiedy Hamas zaatakował Izrael, wtedy zaczęła się formułować właśnie wojna światowa, potem będzie wiele różnych wojen, a potem one wszystkie razem połączą się w jedną wielką wojnę globalną, trzecią, ostatnią światową. Dobrze, i jedziemy dalej. Następny screen poproszę. O, tu nawet wziąłem chyba screena z tymi przepowiedniami. Tutaj macie właśnie datę 18 października, tak, żeby nie było, że jakiś widzący w grudniu mówi, że będzie rok 2024 rokiem wielu wojen, bo to zostało powiedziane 18 października, a de facto 13 w nocy z 13 na 14 w sobotę października, tak, a opublikowane 18 października, a potem miesiąc później różni widzący w Polsce zaczęli sobie implikować to przepowiednie do swoich własnych celów zarobkowych. I tutaj właśnie mamy, tam jest cała audycja, polecam wysłuchać, to jest seria z 3-4 audycji, to jest wszystko dokładnie wytłumaczone, ale tam właśnie było, że właśnie widzisz rozwinięcie się wojny, jest to wstęp do wojen światowych, tak, bo będzie wiele wojen jakby na świecie, tak, i formułuje się wojna światowa, tak. Formułuje się wojna światowa, czyli trzecia wojna światowa, ale jest to wstęp do wojen światowych, czyli do wielu różnych wojen na świecie. To jest po prostu sekwencja wydarzeń, tak? Właśnie widzisz rozwinięcie się wojny, to jest to, co działo się w Izraelu. Jest to wstęp do wojen światowych, czyli będzie wiele wojen, teraz na przykład właśnie w Jemenie, tak? Formułuje się z tego wszystkiego jedna wielka wojna światowa, tak? To zostało powiedziane 18 października. Jedźmy dalej. Tutaj kolejne wiadomości ciekawe, to jest taka wstawka z portalu wyko.pl. Nazwali to właśnie bunt na konferencji w Davos. Ludzie nie chcą cyfrowego euro i nowego ładu, konferencja przerwana. Tam pan zaczął bardzo brzydko przeklinać do tego drugiego pana Klausa Schwaba i jeszcze jakiejś pani. Oni uniesieni wyszli stamtąd, on tam dalej na nich przeklinał, że oni nie chcą tego nowego porządku świata. Czy to ustawka, czy nie ustawka, prowokacja, nieważne. Myślę, że to jest zapowiedź właśnie czegoś takiego niebezpiecznego, niepokojącego, bo jak nie idzie polubownie, to wtedy mogą niektórzy władcy tego świata chcą zrobić coś gwałtownie, tak? Ale jedziemy dalej, żeby tutaj nam za bardzo sztuczna inteligencja, za bardzo nie ten, tak? Nie mieszała w kotle. Dobra. W piekielnym kotle. Piekielnym, tych, którzy idą drogą do zatracenia, tak, a w niebiańskim tych, którzy idą na drogę do góry, do zbawienia. Dobra, chociaż z tym akurat z tym tutaj obrazkiem z tyłu to może być droga do góry, może być w formie pary, to może nie być to pochwycenie, o którym wielu Amerykanów tak często mówi. Dobrze, tutaj mamy z kolei fiński, to Finlandia, tak? Finlandia, najnowsze wieści, wczoraj 19.28, fiński wywiad alarmuje, Rosjanie próbują werbować szpiegów wśród migrantów, tak? Za fińsko-wschodnią granicą oczekują tysiące osób gotowych nielegalnie przybyć do Finlandii. Rosyjskie służby wywiadowcze mogą wywierać presję na migrantów, uzależniając zgodę na opuszczenie kraju do przystąpienia do współpracy szpiegowskiej, zauważyła fińska służba bezpieczeństwa kontrwywiadu. To jest bardzo ciekawe, bo jak to jest, że polska służba kontrwywiadu wojskowego nie zauważyła, że miliony ludzi zza wschodu Polski, wchodząc tak na, od razu bez niczego, bez weryfikacji, również mogła zostać zwerbowana, albo wprost jakby z Kremla, wprost z Moskwy, po prostu wystarczy się przemieścić do innego kraju i wtedy jak wpuszczają bez niczego, tu niby granice budują, a tam niby wpuszczają, to można spokojnie zaimplikować setki agentów w Polsce. No, nie czarujmy się, tak się po prostu stało, tak? I tyle. Dobrze, chodzi o to tylko, że tutaj Finowie chcą być czujni, tak? Tam zamykają, otwierają te przejścia, kontrolują, tak? Ostrzegają, a u nas nie, tam miliony bierzemy bez niczego. Dobrze, jedziemy dalej, to takie krótkie wstawki. Tu z kolei taki słynny raport, taki jakby doniesienia z niemieckiego dziennika Bild. Zagrożenie Rosji realne, Bundeswehr komentuje doniesienia. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. W ten sposób rzecznik niemieckiego Ministerstwa Obrony skomentował wczorajsze sensacyjne doniesienia Bilda o możliwej eskalacji przez Rosję konfliktu z NATO już w najbliższym czasie. No pytanie, co to jest najbliższy czas? Oni tutaj sobie snują taki teoretyczny scenariusz, tak? Że niby to jest tajny dokument. Inni z kolei mówią, że to są ćwiczenia, ale generalnie mówią, że Rosja może kolejne 200 tysięcy powołać, tak? No to 200 tysięcy to jest tyle, co polska armia, tak? Albo więcej. Więc jakby to, jakby kolejne 200 tysięcy to są jakby jeszcze dodatkowi kolejni żołnierze, którzy by jakby już tylko tutaj, na przykład na kraje bałtyckie byliby posłani, tak? Nie na Ukrainę, Białorusię, inne, tylko na kraje bałtyckie, więc pytanie, jak to będzie? I tam sobie właśnie, tam dywagują, już Wam nie będę zabierał czasu z tym, ale ten sam scenariusz jest dość ciekawy, warto jest sobie to przeczytać.
Generalnie jest to taki dość realny scenariusz, który ma pewnie niektórym ludziom otworzyć po prostu troszkę oczy. Tutaj mamy z kolei doniesienia Polskiej Rady 24, to jest 15 stycznia, czyli 2 dni temu. To taka ciekawostka, że 5 najbogatszych ludzi na świecie w ciągu 3 lat podwoiło swoje fortuny. Opublikowano raport, tak? 5 najbogatszych ludzi na świecie w ciągu 3 lat podwoiło swoje fortuny, tymczasem wartość majątku 60% najbiedniejszych spadła, poinformowała organizacja Oxfam. I to jest dość istotne właśnie, bo to pokazuje, że tak się, że ci ludzie u władzy, ci ludzie z pieniędzmi, oni tak naprawdę konsolidują swoją siłę, tak? Ich jest jakby coraz mniej, oni mają coraz więcej pieniędzy. Od akcji propagandowej od 2020 roku podwoili swoje majątki, to jest dosłownie po prostu 1000 dni podwoili, czy jak na przykład mieli 50 miliardów, to teraz mają 100 miliardów, tak? Więc de facto można byłoby zakładać się właśnie, co tu się do cholery dzieje? I tyle. Dobra. A 60% ludności zbiedniała, więc to troszkę przypomina Igrzyska Śmierci, ten taki film science fiction, że robi nam się taka, wiecie, albo jak w Wehikule Czasu, bo taki stary film, a potem jeszcze remake filmu Wehikuł Czasu, tam właśnie były dwie rasy ludzi i powoli nam się coś takiego robi, tak? No i mam nadzieję, że nie będzie tego scenariusza atomowego, że później jedni zeszli pod ziemię, a drudzy żyli na ziemi. Dobrze, Morlokowie i Mejojkowie chyba, czy jakoś tak to było. Dobrze. Jedziemy dalej, tutaj mamy Szwecja. Szwecja to jest taka ciekawostka. Szwecja, 16 stycznia, czyli wczoraj, jak donosi rmf24.pl, Szwecja obowiązek obrony kraju także dla imigrantów. Rząd Szwecji zamierza informować imigrantów o obowiązku obrony kraju. Docelowo tematyka zagrożenia wojną ma znaleźć się w programie obowiązkowego kursu o szwedzkim społeczeństwie dla nowo przybyłych, tak? Czyli znaczy się, że w Szwecji wymyślili, że będzie dla wszystkich, że każdy, który nowo przychodzi sobie i chce sobie w tym kraju żyć, to będzie go dotyczyło obowiązek obrony, a u nas nie skupili się na tym, żeby wszystkich jakby informować, jakby tak, że będzie ich dotyczył obowiązek obrony, tylko u nas zrobił się ten jakby przepis 6 godzin, tak? Magiczne 6 godzin i jesteś na kompanii. O ludzie, znaczy o kurczę, bo zaraz mnie algorytmy, że ten, nie, to jest ważna sprawa, wiadomo, że to jest obronność kraju, ja tu nie chcę z niczego drwić, to jest taki program humorystyczny troszkę, tylko tak sobie myślę, że Szwedzi właśnie tutaj myślą właśnie, żeby wszystkim, którzy przychodzą, to oświadczyć, a u nas to najpierw na nas samych się dojeżdża, a potem ewentualnie, no właśnie, co z naszymi gośćmi? Co z naszymi gośćmi? Tylko prawa wyborcze chcą rozdawać, tak, a obowiązków nie ma, nie? Pieniążki rozdawać, prawa wyborcze rozdawać, a do okopów kto? Niepokorni Polacy, Polaczki do okopów. Dobra, jedziemy dalej. Irański atak na cele w Pakistanie, to jest TVN24.pl, to jest taka wersja BIS. Tu mamy właśnie Iran, tak, właśnie ten Iran. I Iran ma jeden z największych arsenałów rakietowych na Bliskim Wschodzie, to wiemy. Irański, tutaj warto też wspomnieć, że Iran ma taką rakietę, która nawet do Polski jest w stanie dolecieć. Irański atak na cele w Pakistanie, 17 stycznia, czyli dzisiaj, tak, we wtorek, irańskie media państwowe podały, że bazy beludżystańskiej grupy bojowników Jaish al-Adl w Pakistanie stały się celem ataku rakietowego. Doszło do tego dzień po tym, jak elitarna i tam już mi obcięło. Nieważne. Chodzi tylko o to, o samo doniesienie, że irański atak na cele w Pakistanie. Dla tych, kto by nie wiedział, tutaj wam pokazuję. Tu jest Irak oczywiście, Turcja, Arabia Saudyjska. Tu jest właśnie Afganistan, a tu jest Pakistan. Za nim są Indie, ale tu jest Pakistan, tak? Czyli tutaj Iran się ostro rozpycha i właśnie atakuje cele w Pakistanie. Pakistan w ogóle, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale Pakistan to jest, no może nie mocarstwo, ale to jest jeden z krajów jakby posiadających broń atomową, tak? Więc jak Indie i Pakistan zaczęły się klinczować, bo jedni i drudzy zdobyli głowice nuklearne, to od tego czasu nie było żadnej wojny, bo tam były już 3 wojny Indie-Pakistan, to już nawet chyba 3 książki przeczytałem o tych 3 wojnach kiedyś, to teraz nie ma kolejnej wojny, tak? Bo klinczują się tymi głowicami atomowymi, ale Iran jednak tutaj atakuje cele w Pakistanie, tak? Więc to jest ciekawe, to jest takie niepokojące, czy to jest taki fake, czy to jest taki fortel, czy tak naprawdę Iran może już mieć jakieś głowice, albo Pakistan po prostu nie chce podskakiwać, bo myśli sobie, że on oficjalnie ma głowice, a Iran nie wiadomo, może też ma, tak? Więc generalnie ubolewają, ale no, nie, odwetu nie widać, tak?
I tyle, więc Iran się ostro rozpycha. Pytanie, czy to jest skoordynowane właśnie z Rosją, z Chinami, ze wszystkim. No ja myślę osobiście, że tak, przepraszam, muszę znowu chwilkę przerwy. Staram się mówić szybko, żeby wam to przelecieć, te wiadomości, ale za dużo czasu nie zabierać. To mamy z kolei znowu 17 stycznia, czyli dzisiaj irański atak na cele w Pakistanie. To taka ciekawostka. Mają różnego rodzaju rakiety bliskiego, krótkiego i średniego zasięgu, czyli 2000 km to w zasadzie można nawet i do Polski dolecieć. No, w sensie może 2000, oni mają jeszcze jakieś inne rakietki, które mogą do Polski dolecieć. Dobra, to tego już nie czytajmy. O, tu też jest ciekawe, sekundka, bo tutaj doszło do tego dzień po tym, jak elitarna irańska gwardia rewolucyjna zaatakowała też cele w Iraku i w Syrii. Pakistański MSZ przekazał najostrzejsze potępienie na ręce ambasadora Iranu. Czyli znaczy się, że jeszcze w Iraku i w Syrii, tak? Czyli i Pakistan, Irak i Syria, tak? No to się wstęp do wojen światowych, właśnie widzieć rozwinięcie wojny, tak? Jedna wielka wojna światowa. I tyle. Dobrze, jedziemy dalej. Tutaj mamy z kolei na Morzu Arabskim akcja Navy SEALs. Przyjęli broń z Iranu. Dwóch komandosów zaginęło. No, Amerykanie dużo o tym mówią. To jest wczoraj, 16 stycznia. Siły specjalne USA przyjęły na wodach Morza Arabskiego broń płynącą z Iranu do Hutich w Jemenie. W trakcie akcji zaginęło dwóch komandosów. I tyle. To takie sobie po prostu doniesienia, żeby widać, że to się wszystko po prostu całkowicie rozkręca, tak powoli, powoli, jak ja to właśnie tłumaczyłem, że to będzie się rozkręcało, rozkręcało. Tak samo jak z tym kryzysem, krachem, wielu wieszczów wieszczyło, straszyło krachem, a ja mówiłem, że to będą takie tąpnięcia, że tak będzie szło, tak? No i tak to widzimy właśnie, tak? Potem będzie oczywiście ten biblijny krach, ale to jeszcze nie teraz. Negatywna niespodzianka w Wielkiej Brytanii. Tutaj właśnie a propos krachu, pierwszy wzrost od blisko roku. I tutaj trzeba sobie przypomnieć właśnie, ponieważ jest to program z cyklu Raport Jasnowidza, czyli wydarzenia w kontekście przepowiedni, warto jest sobie wspomnieć ostatnią przepowiednię Jasnowidza z Gdańska, czyli właśnie, że już w styczniu, już na początku stycznia, czy na początku następnego roku, czyli tego właśnie 2024, będzie niby krach, tak? I ta przepowiednia się sprawdziła idealnie, wbrew wieszczeniu innych wieszczy, którzy mówili, że albo nie będzie krachu, albo będzie po prostu gdzieś w całym 2024 roku, ale nie wiadomo kiedy, ale że będzie w Ameryce, to tutaj z kolei właśnie było, że na początku właśnie w styczniu będzie niby krach i tym nibym krachem właśnie było zawirowanie wokół polskiej waluty kilkudziesięciu procent, rzędu kilkudziesięciu procent i to był właśnie taki niby krach. Wszyscy się przestraszyli, najedli strachu, Polska dużo straciła, ale to nie był krach, to był taki niby krach. Jednocześnie ostatnio, chyba w ostatniej lub przedostatniej audycji mówiłem Państwu, że oprócz tych takich rzeczy, które my widzimy tutaj normalnie, to się dzieją też jeszcze rzeczy zakulisowe, tak? Jak na przykład właśnie Forum Davos, ale też są takie procesy, których my nie dostrzegamy, a one się dzieją, tak? I tam postępuje taki ala krach i zbliża się, ale jeszcze jego czas nie nadszedł. I to jest właśnie oznaka jego, czyli negatywna niespodzianka w Wielkiej Brytanii, pierwszy wzrost od blisko roku. Mówimy tutaj o inflacji, to jest dzisiejszy artykuł z TVN24 Biznes, 17 stycznia. Inflacja w Wielkiej Brytanii w grudniu 2023 roku wyniosła 4% licząc rok do roku, podał w środę brytyjski urząd statystyczny. Wzrost cen na wyspach przyspieszył po raz pierwszy od blisko roku. Roku, tak? Dla porównania w listopadzie inflacja wynosiła 3,9. Chodzi o to, że wzrost inflacji, wzrost cen przyspieszył, tak? Czyli od roku czasu faktycznie jest taki niby krach, czyli małe przyspieszenie, tak? Tak samo jak taki fejkowy krach właśnie w Polsce z tą polską walutą, tak? Czyli znowu podwójnie się sprawdziła przepowiednia z niby krachem, bo Wielka Brytania też jest w Europie, oczywiście. Więc niesamowicie, choć ten niby krach bardziej pasuje mi do tego polskiego właśnie wydarzenia, bo to jest takie znamienite, tak? To było coś wyjątkowego i myślę, że ona głównie właśnie jakby ona pasuje, ta przepowiednia właśnie z niby krachem do tego właśnie wydarzenia w Polsce na początku stycznia. I tu mamy, słuchajcie, już moje takie poczucia ostatnie, które wam pokazywałem. To jest kilka dni temu, widziałem, to jest poniedziałek. Kilka dni temu, czyli gdzieś w zeszłym tygodniu, widziałem jeden wielki wybuch chyba na Tajwanie lub te okolice. To ja już o tym mówiłem, to po prostu widziałem jakiś jeden wielki wybuch, ale nie wiem, do dzisiejszego dnia nie zadawałem sobie pytania, bo zadawałem sobie pytania akurat o reinkarnację, ale
i nie wiem w sensie, czy ten wybuch, który widziałem jakby w wyobraźni, tak, czy to był taki symbol, czy to po prostu jakiś wulkan wybuchł, tak, czy może po prostu coś fizycznie wybuchnie, a może to był symbol właśnie jakby eskalacji na Tajwanie. Jednocześnie ja tutaj zapisałem, sekundka, bo mi tu się coś już zawiesza, bo jak jest za długa audycja, już 25 minut, to mi się zawiesza powoli. To tutaj, a wiem, to jest poniedziałek 9.53, a tu mamy poniedziałek 13.13, o kurczę, ale godzina. I tu mi wskoczyło, słuchajcie, 28, gdzieś mi wskoczyło poczucie, że 28 jakby, ale ja tak poczułem, ale co 28, co i którego, co, stycznia 28, czy o co chodzi, tak? Tak i mi wskoczyło poczucie, że 28... I tak chciałem pójść za tym poczuciem, poczuć jakby co to jakby mi tu jakby przyszło jakby w takim jakby chwili relaksu. I tutaj, że 28 zeskaluje, to jest znak zapytania, bo ja nie wiem, czy ja to dobrze poczułem, ale że 28 zeskaluje, czyli że będzie eskalować, że coś zeskaluje 28. No i pytanie wtedy co jakby, tak? No i być może z Tajwanem, tak? Potem, dopiero dzisiaj, jak się szykowałem teraz pół godziny temu do audycji, to dopiero odkryłem, że tego samego dnia, ja dopiero po kilku dniach, tego samego dnia mnie coś pchnęło i napisałem, że widzę ten wybuch. A dopiero ileś godzin później poczułem właśnie, że 28 zeskaluje. Więc raczej bym obstawiał, że z Tajwanem i raczej albo tam gdzieś w tych okolicach, tak? Bo to może być, wiecie, mogą ciśnienie zablokować, mogą znowu robić ten nieszczęsny pierścień wokół Tajwanu, mogą, nie wiem, Kim, może Japonię, ale chodzi o ten rejon, tak? Czyli Chiny, Japonia, Korea, Tajwan, gdzieś tam właśnie, czy jakiś wielki, no chyba, że jakiś wan, jakiś wielki wulkan. Ja w ogóle mam też taką wersję, to będziemy robić takie audycje troszkę biblijne, mimo że mało się znam na Biblii, ale to jest bardzo niesamowita księga Apokalipsy i tam jest właśnie powiedziane, o, że nadejdzie, jak Eufrat wyschnie, a on już prawie wysechł, to że nadejdzie ze wschodu, że nadejdą królowie wschodu z armią liczącą milion, czy miriady miriad, tak? Miriady miriad. A miriady miriad to jest, czy 300 miriad chyba jakoś tak, czy 300 miriadów miriad i to się okazuje, że to jest liczba 300 milionów żołnierzy, ale co jest zastanawiające, załóżmy, że ta Księga Apokalipsy się sprawdzi i że przyjdzie 300 milionów żołnierzy, tak, poprzez Eufrat będzie szło, czyli ze wschodu, z Iranu, z Hindi, o, ciekawe. Ciekawe, z Hindi, czyli nie z Indii, nie z Chin, tylko z Hindi. Czyli może i Chiny, i Indie się dogadają i to przeładą, bo na razie są takie neutralne Indie. I przyjdą królowie ze wschodu i oni mogą stworzyć armię właśnie 300 milionów, ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że ja nie daje mi to długi czas, nie daje mi to spokoju. Czy to może oznaczać właśnie, że to będzie w czasie, kiedy niebo się zasnuje, albo stanie się coś takiego, że drony latające, samoloty, czy nawet satelity, że będą jakieś zakłócenia, czy dym właśnie jak z Wielkiego Pieca, czyli właśnie czy od wybuchów atomowych, czy na przykład od jakiegoś wulkanu, czy asteroidy, czy czegoś, świat będzie dalej szedł do przodu, dalej będą te konflikty, plus jeszcze katastrofy naturalne i wtedy będzie szła ta armia, bo za bardzo nie przypłynie, ani nie przyleci samolotami, bo będzie utrudniony ruch lotniczy, więc dlatego oni będą szli piechotą, żeby to bezpośrednio wkroczyć jakby, tak? Tak? Że naloty za bardzo ich tu nie powstrzymają i będą fizycznie szli. I to jest dość ciekawe. Ja tak się zastanawiam właśnie, czy to nie spełni się w taki sposób, że nam się wydaje, że aha, to Stany właśnie gdzieś tam zawsze po całym globie gdzieś atakują, a tu może się okazać, że oni właśnie, oni z kolei zaatakują w czasie, kiedy będzie dla nich czas dogodny, tak? Czyli okaże się, że są jakieś wielkie zakłócenia od Słońca, czy od czegoś innego i wtedy oni pójdą, tak? Bo wyobraźmy sobie, że teraz byłyby jakieś wielkie zakłócenia od Słońca. To co by się stało na froncie wschodnim? To ci Rosjanie by przykryli tych Ukraińców samą swoją ilością, dokładnie jak w pierwszej i drugiej wojnie światowej, tak? Samą tą ilością, tą nawałą, tak? Bo nie działałyby GPS-y, jakieś zakłócenia, nie byłoby tego namierzania celów, tak? Bo ostatnio wyszło właśnie, że chyba natowski AWACS pomagał Ukraińcom namierzać cele, tak? Więc jakby nie było amerykańskiego AWACS-a, bo nie mógłby latać, nie byłoby namierzania celów, oni by tych celów nie niszczyli, tak? Więc samą ilością oni by szli
No, no i tyle. I może być po prostu trudno, tak? Że może się liczyć po prostu fizyczna walka, tak? A nie taka, powiedzmy, komputerowa, nie? I tyle. Więc tak chciałem jakby na to wziąć poprawkę właśnie, tak troszkę odbiegłem od tematu, ale mam nadzieję, że ten, że nie macie mi za złe. Dobrze, jedźmy teraz dalej, bo tu już nic nie ma, to tam zakryłem jakieś inne, na razie nie będziemy poruszać tych rzeczy. I tutaj mamy właśnie cały świat zadrży przed potęgą Chin. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawa rzecz. Zaraz wam puszczę dwa filmy. Jeden swój z kanału z kanału Jasnowidz Gdańska, a drugi właśnie z kanału Historia Realna. Tu jeden widz słusznie zauważył, brawo dla niego, napisał komentarz właśnie, że zgadł jakby co ja będę chciał mówić właśnie w tej dzisiejszej audycji. Brawo, pozdrawiam serdecznie. I proszę Państwa, nie obrażajcie się, że ja mam swoje poglądy, jeśli chodzi o reinkarnację. To jest tak, że każdy z Was ma swoje poglądy. Mam nadzieję, że nas tutaj połączy to, że są te przepowiednie, że one się sprawdzają w największej ilości, a no, nikt się nie zgłasza po te nagrody, ani od najbardziej znanego człowieka w Polsce w tym temacie, ani od jakichś wróżek, czy wieszczy, czy jest tylu tych jasnowidzów i nikt się nie zgłasza, żeby tu pokazać, zobacz, my tu udowodniliśmy, że jest więcej przepowiedni, nie? Nie wiem, no ja to wszystko ładnie starałem się Wam udowodnić, tak, mamy co najmniej kilkanaście przepowiedni z dokładnością co do jednego dnia, więc zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. No 800 zł, piechotą nie chodzi, można komuś jakby, nie wiem, no, przekazać w darze po prostu, tak, te 800 zł, tak, może ktoś umiera na raka, może coś, można, tylko trzeba wykazać właśnie większą liczbę przepowiedni, więc zapraszam serdecznie jeszcze raz do konkursu. To taka autoreklama w trakcie. Zyk i wracamy do audycji. Dobra, i tu mamy, słuchajcie, dawny film, to w ogóle ciekawe, bo to jest audycja z 21 lutego 2022 roku, to jest dokładnie w przeddzień ataku Rosjan na Ukrainę. I tu mamy cały świat zadrży przed potęgą Chin, odcinek pierwszy, przepowiednie proroctwo Tunel Tajwan USA Pacyfik 2022. Zapraszam, żeby sobie tą audycję obejrzeć, tylko pamiętajmy, że ona jest na kanale, o tu jest Jasnowidz z Gdańska, 1500 subskrybentów, tak, to jest inny kanał, mniejszy kanał, tam jest też ileś przepowiedni z dokładnością co do jednego dnia i między innymi dwie moje ulubione, czyli przepowiednia całkowicie tłumacząca właśnie innego jasnowidza, który coś widział, ale nie wiedział, co widzi, i ja dokładnie wytłumaczyłem, co on widzi, właśnie, że on widzi własną śmierć, nie? Potencjalną własną śmierć, i to się dokładnie sprawdziło. To jest jedna z przepowiedni z dokładnością co do jednego dnia, ale też jest tam moja ulubiona przepowiednia, czyli przepowiednia kosmiczna, czyli przepowiednia zapowiadająca upadek meteorytu, też mniej więcej plus minus 24 godziny upadek meteorytu. Z dokładnością co do jednego dnia w połowie września na Wielką Brytanię, tak się dokładnie stało. Zrobimy jeszcze tę audycję w najbliższym czasie. Obiecuję, to już od chyba 2 lat, chyba czy od roku, od kiedy ten meteoryt spadł. Dobra. I tutaj właśnie macie tą audycję. Ja ją tam prowadziłem wspólnie z kolegą. Tutaj zaraz sobie posłuchamy, co mówi profesor Bogdan Góralczyk na kanale Historia Realna. A tutaj włączmy sobie tą audycję. Sekundka, teraz mogą być te zakłócenia. Mój kolega miał tam przeczucie, bo my tutaj rozmawiamy, tam było takie poczucie, nagle mnie przeszło takie poczucie w rozmowie z nim właśnie, że widziałem właśnie jakby takie potencjalne 1/3 szans spełnienia tej przepowiedni, ale właśnie jakby Chiny drążyły dwa tunele z Chin do Tajwanu, tak? I to w celach militarnych. Ja już tu chyba przysięgałem na kanale, czy w wcześniejszym kanale właśnie, że ja o tym nigdy nie słyszałem, nigdy tego nie czytałem. Od razu się przyznam, jak ktoś mi napisał taką wiadomość właśnie, że coś to, gdzieś takiego było kiedyś, to ja wam szczerze mówię, że ja tego nigdy nic nie słyszałem takiego. Miałem niezależnie jakby tą wizję, mogę poddać się tam wykrywaczom kłamstw, no mniejsza z tym, ale chodzi o to właśnie, że miałem takie poczucie właśnie, że Chiny mogą drążyć dwa tunele i to jest 1/3 szans, że tak się stanie, i to w celu zajęcia Tajwanu, tak? I że będą wjeżdżać tam po prostu dywizjami, żeby zająć Tajwan, tak? Że każdy będzie się spodziewał właśnie nalotów, jakiegoś ataku na plaży, a się okaże, że oni w środku miasta wyjadą czołgami i pozamiatany koniec, nie? No taka kosmiczna science fiction wizja, ale okazało się, że to jest dość ciekawa historia w związku z tą audycją. Posłuchajmy audycję, która była nagrana dzień przed atakiem Władimira Putina na Ukrainę. To był znamienity dzień, bo zaczęła się wojna, a skończyła się inna wojna przeciwko mikroorganizmom. Dobrze.
Słuchamy, to jest potęga Chin, zaskoczy każdego. Cały świat zadrży przed potęgą Chin. 4:40. Mój kolega miał poczucie i mówi właśnie to. Przeczucie? No. Rzeczywiście, to można zweryfikować. Można to zweryfikować w ten sposób, bo rzeczywiście, jeżeli drążyli ten tunel, to, to są jakieś dokumenty na ten temat. Czyli ktoś ma wiedzę w Chinach na ten temat, że ten tunel jest drążony i można to w prosty sposób zweryfikować. No, no myślę, że nie w taki prosty, bo to mogło być na razie... Słyszeliście? Przeczucie? No. Rzeczywiście, to można zweryfikować. Można to zweryfikować w ten sposób, bo rzeczywiście, jeżeli drążyli ten tunel, to, to są jakieś dokumenty na ten temat. Czyli ktoś ma wiedzę w Chinach na ten temat, że ten tunel jest drążony i można to w prosty sposób zweryfikować. Dobra, i teraz przejdźmy od razu, żeby to fajnie wyszło, właśnie do kanału Historia Realna, tak? Do najnowszego filmu Chiny grożą atakiem, czy USA obronią Tajwan, tak? Wybory, bo tam były wybory na Tajwanie. I to jest audycja z 14 stycznia z kanału Historia Realna i tam pan profesor Bogdan Góralczyk pod koniec audycji w czwartej w godzina i 4:45 mówi coś takiego. Posłuchajmy. Sekunda, tylko może tutaj się ustawię. I ten zaraz. Aha, to mi się skasowało. Dobra, czyli sekundka, przepraszam, bo to jest audycja bez cięć, bardzo przepraszam, tak musi być. Czyli godzina 4:45, dobrze. 4 minuty. Sekundka 40. No, 39. Dobra, to posłuchajmy. Zaraz coś mi się tutaj. Sekundka. Dobra. I posłuchamy, co mówi pan profesor Bogdan Góralczyk. Pamiętajmy właśnie, że dzień przed wojną Putin-Ukraina powstała ta audycja. Poczucie było jeszcze wcześniej. Dotyczyło ono właśnie tuneli, właśnie 200 km tuneli właśnie z Chin kontynentalnych na Tajwan, tak? I tam właśnie taka dziwna wizja, zapraszam do obejrzenia tych audycji i ten właśnie mój kolega właśnie mówił, że miał takie przeczucie właśnie, że po prostu jak były faktycznie takie tunele robione, to gdzieś zostały jakieś zapiski, gdzieś jakieś plany, ktoś musiał dojrzeć jakby takiego, tak, że gdzieś może to zostało jakby, tak, i minęło półtora roku czasu, czyli w zasadzie za miesiąc minie 2 lata od tego czasu. I tutaj dochodzi do tego, że pan profesor Bogdan Góralczyk ostatnio właśnie był w Pekinie i co on tam widział, co on tutaj mówi, bo słuchajcie. Kropka. Chiny mogą zastosować fortele. Ja znam i wiem, że planują wykopanie tunelu pod ciśniną tajwańską i te 200 kilometrów. Wcale nie wiem, czy nie kopią, bo plany widziałem. I jak nagle z tunelu wyskoczą, no to co? Miejmy nadzieję, że nie dla mieszkańców Tajwanu. Mieszkańcy Tajwanu... Czyli widzicie? Czyli pan profesor mówi, że Chiny mogą ubiec się do jakiejś forteli, tak? I że właśnie słyszał, że kopią tunele. I on wcale tego nie mówi tak żartobliwie, bo pan tam Piotr Zychowicz próbuje coś tam jakby sobie śmieszkować, ale prawda jest taka, że to wcale nie jest takie śmieszne. Bo prawda jest taka, że Chińczyk potrafi, nie? Nawet w tym starym hicie właśnie, co ja często się do niego odwołuję, właśnie filmu 2012, to już nawet tam kilkanaście lat temu, już wtedy, kiedy miały iść takie właśnie no, wielkie wydarzenia na Ziemi, to te wielkie arki, które miały uratować ludzkość, znajdowały się właśnie w chińskiej części Himalajów i tam były właśnie budowane przez Chińczyków, bo jednak Chińczyk potrafi, już kilkanaście lat temu było powiedziane, że Chińczyk potrafi, a teraz to już naprawdę potrafi, skoro już walczy z Ameryką o cały świat, a de facto jego towary są na całym świecie, być może już on po prostu wygrał tą wojnę, a to co widzimy, to tylko Ameryka musi się z tym pogodzić, to wiemy, że Chińczyk potrafi, więc jakby to wcale nie jest takie śmieszne, bo się potem może okazać, że naprawdę będą tunele, nie? Ja wiem, że to wygląda tak, to brzmi tak trochę science fiction, tak? Ale kto wie, zobaczymy. Posłuchajmy sobie jeszcze raz to, bo to fajnie brzmiało. Ukraina jednak własnymi siłami się broni, wspomagana na kroplówce, bez zachodniej pomocy by nie przetrwała, to wszystko wiemy. Ale Tajwan sam się nie obroni. Dobra. Koniec, kropka.
Chiny mogą zastosować fortele. Ja znam i wiem, że planują wykopanie tunelu pod ciśnieną tajwańską i te 200 kilometrów. Wcale nie wiem, czy nie kopią, bo plany widziałem. I jak nagle z tunelu wyskoczą, no to co? No. Miejmy nadzieję, że nie. No, czy słyszycie w tym głosie jakieś tam hece, jakieś żarty? Nie, pan profesor mówi tak dość mocno poważnie, nie? Na końcu sobie żartuje i jak wyskoczą, no to co, tak? Ale prawda jest taka, że to wcale nie jest takie śmieszne. I on słychać po jego głosie, że on wcale tak sobie nie śmieszkuje. Ale jak będzie, zobaczymy, nie? Brzmi niesamowicie, ale już Chińczyk udowodnił wiele rzeczy, o których nam się za bardzo w telewizjach nie mówi, tak? Jak latają w kosmos, wiele rzeczy jakby robią, to nam się o tym nie mówi. Zrobimy jeszcze inną audycję dotyczącą Chin, bo jak kiedyś, 2 lata temu widziałem te tunele, to rok temu widziałem coś jeszcze innego, ukrytego głęboko w centrum Chin, na chińskiej pustyni, pod ziemią. I powiem wam, ale w innej audycji, co to jest, co ja myślę, że jest i z czym będziemy mieć do czynienia. I nie wiem, czy są aż tak głębinowe bomby, żeby tam sięgnąć, ale to jeszcze pogadamy. Dobra, idźmy dalej. To jest właśnie ten... Aha, bo tu ja w ogóle napisałem też komentarz na tej historii realnej. Ciekawe, czy przepowiednia pierścień wokół Tajwanu spełni się jeszcze raz i będziemy mieć do czynienia z blokadą Tajwanu, jak kiedyś Kuby. Zobaczymy. No, nawet ktoś tam dał jakąś łapkę. Pan Piotr Zychowicz dał serduszko, albo jakaś osoba obsługująca ten kanał i napisał właśnie, że zobaczymy, tak? No, czyli w sensie, że nie wiem, czy on tam wierzy w przepowiednie, pewnie nie, ale chodzi o to, że zobaczymy, czy będzie taki pierścień wokół Tajwanu, ale że spełni się to drugi raz, czyli nie, że to będą chińskie ćwiczenia wokół Tajwanu i odpuszczą, tak, ten pierścień, tylko że to będzie taka blokada ścisła jak na Kubie, tak, albo kryzys kubański. Ja myślę, że to będzie mocniejsze, ale no dobra, zostawmy. I teraz tutaj ja napisałem właśnie, co? Jeszcze to napisałem zaraz, że mam poważne pytanie do... A, i to jest to właśnie, mam poważne pytanie do godzina 4:45. Profesor twierdzi, że widział plany wykopania tuneli na Tajwan. Można spytać... A, tylko Kuba, tutaj już nie zrobiłem screena. No coś tam napisałem, że może po prostu chciałem się spytać, tak? Że kiedy on widział te plany, czy coś. No ale już wiadomo, że tam już tam są miliony osób, więc tam nikt ze mną w dyskusję nie będzie wchodzić. Tak czy inaczej dzięki za serduszko i odpisanie. Zobaczymy, czy będzie ten, tak? Zobaczymy, czy będzie ten pierścień wokół Tajwanu jeszcze raz, dogrywka, tak? Czyli jak kiedyś była przepowiednia, również zapożyczona przez innego widzącego przepowiednia pierścień wokół Tajwanu, zgapiona, całkowicie zerżnięta stuprocentowo i ona się wypełniła, to teraz właśnie ona się może jeszcze raz wypełnić, tylko tak już naprawdę mocno, że to nie będą ćwiczenia, tylko to będzie naprawdę na poważnie, naprawdę będzie pierścień wokół Tajwanu. Tu jest właśnie ten cały nieszczęsny Tajwan, tu jest mniej więcej 200 km, tak, tu macie Morze Południowochińskie, tu są Chiny, Tajwan, to już to wszystko znacie, nie będziemy na to tracić czasu. Tutaj wam chciałem tylko pokazać właśnie China's, bo to jest China24.com, China's Military Exercises Around Taiwan, czyli właśnie chińskie ćwiczenia okrążenia, dookoła okrążenia Tajwanu, tak, i to są właśnie Military Exercises i to są te wszystkie właśnie jednostki. Oni po prostu ćwiczyli blokadę całkowitą Tajwanu, totalnie, całkowicie, żeby go zablokować, tak, ewentualnie jak właśnie, jak na Kubie, ale też to było właśnie w Berlinie Zachodnim, było takie odcięcie Berlina Zachodniego i już nie pamiętam, czy 2 miesiące, czy 2 tygodnie, czy ile to trwało, ale była taka blokada też Berlina Zachodniego, bo wiecie, że wschodnie Niemcy były jakby pod butem Moskwy, zachodnie należały do Zachodu, ale sam Berlin Zachodni, ta mała cząsteczka, jakbyśmy Warszawę na pół przedzielili, to ona też należała do Zachodu, tak, bo to była ta amerykańska strefa okupacyjna, jak Berlin został zdobyty, tak, w 1945. To właśnie też był, przepraszam, okrążony właśnie Berlin był i też była taka blokada Berlina właśnie i tylko samoloty latały i to właśnie miałem na myśli w poczuciu właśnie dotyczącym właśnie blokady Tajwanu, tak? Dobrze, i tutaj idźmy dalej, co tu jeszcze jest. Aha, Chiny ogłosiły zakończenie manewrów, a, bo to są takie dawne, chciałem wam pokazać, 11 kwietnia 2023 roku. Tu też jest taka mapka.
czyli niecały rok temu. I tutaj Chiny ogłosiły zakończenie manewrów, ale ich samoloty i okręty pozostały w pobliżu Tajwanu. Tu rozchodzi się o to właśnie, że była pozycja, było jakby poczucie właśnie z końca grudnia, z 27 grudnia, tak, że będzie pierśnień wokół Tajwanu. I w lutym poczułem, że trzeba już tą przepowiednię pokazać ludziom, bo czuję, że to się zbliża, że to się może niedługo wypełnić, tak? I właśnie 1,5 miesiąca później to się wypełniło, tak? Kilka tygodni później się wypełniło nagłymi ćwiczeniami wojskowymi. Chińczycy zorganizowali w ramach odwetu tam, że jakiś chyba oficjel tajwański gdzieś chyba wizytował w Stanach czy gdzieś. To były nagłe ćwiczenia, właśnie Chiny zrobiły takie okrążenie Tajwanu, czyli ta przepowiednia się spełniła, tak? Czyli była dana 27 grudnia. Ja ją ukryłem tak, żeby ludzie nie zgapiali tej przepowiedni. Mam tutaj najbardziej znanego człowieka z tej branży w Polsce. Czekałem 1,5 miesiąca, poczułem, że no nie, no, trzeba to pokazać po prostu, bo to się spełni, to po co taka przepowiednia po czasie, tak? Trzeba najpierw to pokazać, tak? No to pokazałem, tak, no to 2-3 dni później się okazało, następna audycja u najbardziej znanego człowieka z tej branży w Polsce. Ta sama wizja, ta sama przepowiednia, to samo wszystko. A najgorsze jest to, że jak minęło parę tygodni i ta wizja się sprawdziła i był ten pierśnień wokół Tajwanu, to najbardziej znana osoba w Polsce często się chwali właśnie, że o, tutaj trafił, super, tutaj trafił, super, to tym akurat się nie chwalił, tak? Co ja potraktowałem jako potwierdzenie, że zostało to bezczelnie zerżnięte. Dowodów nie mam, ale jeżeli tyle potrafiłem poczuć, to czuję to, że najprawdopodobniej tak się niestety stało. Po prostu zostało to zerżnięte. Niestety, szkoda, szkoda, przykre. Dobrze, i teraz jedziemy tutaj, jest, ale strasznie się cieszę, że dzięki właśnie modlitwie, jak to ja się po prostu modlę i takie przeczucia jakby przychodzą, to, że udało się to poczuć 2 miesiące wcześniej niż najbardziej znana osoba w Polsce. To już jest sukces, nie? I oczywiście spełniło się i za to też jestem wdzięczny, że tak niesamowicie precyzyjnie się spełniło. Dobrze, i tutaj mamy właśnie, że Chiny ogłosiły zakończenie tych manewrów, to jest 11 kwietnia, wtedy się skończyły, ale chińskie samoloty wojskowe i okręty wciąż znajdowały się w pobliżu Tajwanu po ogłoszeniu przez Pekin zakończenia 3-dniowych manewrów. I tu chodzi o to, że tam były poczucia, które zaraz zobaczycie, które mówiły właśnie, że co się stanie właśnie po tych ćwiczeniach, przepraszam, to, że Chiny zajmą pozycję i one jakby zajęły pozycję do ataku, jakby, tak? I tu mamy przynajmniej kawałeczek. W czasie manewrów z udziałem dziesiątek myśliwców i bombowców chińska armia symulowała precyzyjne uderzenia i blokadę Tajwanu, tak? To jest słowo kluczowe, arcyważne, jak mówił mój kolega. Czyli blokada Tajwanu, tak? Pierśnień wokół Tajwanu. W poniedziałek wokół wyspy aktywnych było 91 samolotów wojskowych, co tajwańska agencja prasowa, tam to już nieważne, określiła jako rekord, czyli to były takie największe ćwiczenia, tak? To tym bardziej pokazuje, że przepowiednia się właśnie bardzo dobrze sprawdziła, tak? Chińskie ćwiczenia wzbudziły zaniepokojenie również w Japonii. Minister tam jakiś określił je we wtorek jako zastraszający trening przejmowania kontroli nad wodami i przestrzenią powietrzną wokół Tajwanu, tak? Przyjmowania kontroli nad wodami i przestrzenią wokół Tajwanu, czyli pierścień wokół Tajwanu, tak? Ja tutaj jeszcze na koniec umieszczę w prawym dolnym rogu odnośnik do filmu Pierścień wokół Tajwanu. Naprawdę polecam sobie go obejrzeć, odświeżyć, jak to wyglądało. Tylko zatrzymać, zrobić tam pauzę, zobaczyć, co ja tam piszę na tych społecznościach, bo to są właśnie dowody na to, tak? Tak właśnie udało mi się udowodnić, że niektóre. No dobra, to już nie. No po prostu, że niektórzy na internecie mówią, że wskazali jakiegoś zaginionego człowieka, to jest po prostu nieprawda, nie? To udało mi się to wielokrotnie udowodnić, więc to trzeba się temu pochylić, tak? I uznać fakty, tak? Ja wiem, że to wielu złości, ale takie są po prostu fakty, tak? Taka jest po prostu prawda. Dobrze, i teraz mamy mimo chińskich manewrów. Dobra, to już zostawmy, idźmy dalej. No tutaj też są te doniesienia 9 miesięcy temu, tak? To są te właśnie te pierścienie, tak? Możemy sobie pooglądać. I tu jest, to jest ważne. To jest to, ta cieśnina, to będzie bardzo ważne. To jeszcze o tym porozmawiamy. Idźmy dalej. Chiński Xi Jinping idzie na wojnę. Chiński długi marsz ku Tajwanowi. To już jest rok temu, tak? 11 kwietnia. To też dotyczyło się właśnie tych właśnie przygotowań tego pierścienia. I tu już są poczucia, przykładowo na kanale Jasnowidz Olaf, bo są dwa kanały, jest Jasnowidz Olaf i Jasnowidz Gdańska. I tu jest na przykład post 9 miesięcy temu, czym zakończą się, zwróćcie uwagę, czym zakończą się chińskie ćwiczenia, tak? Czyli w nawiasie na Tajwanie, bo chodzi o Tajwan, tak? Zajmą pozycję, Chiny zajmą pozycję.
I to jest niesamowite, jak jeszcze swojego czasu z kolegą tutaj wspólnie robiliśmy audycję i okazało się, artykuły się pokazały właśnie, że Chiny zajęły pozycję, jeszcze dłuższy czas ją trzymały, nawet jak się te ćwiczenia skończyły. To właśnie się też niesamowicie sprawdziło, bo to było wcześniej powiedziane, tak? Czym zakończą się chińskie ćwiczenia, tak? Bo to jest niedziela, one się zakończyły w poniedziałek, a de facto oni jeszcze w poniedziałek, tam gdzieś po południu chyba, czy kiedyś się skończyły te ćwiczenia, a oni jeszcze tam trwali, nie wiem, czy dzień, dwa, czy trzy. I oni tam mówili, że oni zajęli pozycję do ataku. Nie zaatakowali, ale zajęli pozycję do ataku, nie? Dobrze, tam jest poczucie religijne, to na razie zostawmy. Tutaj mamy z kolei, co planuje, bo to też jest 9 miesięcy temu, co planuje Xi? Inicjatywy przejęcie Stanów, zepchnięcie w maju, rozstrzygnięcie. Mam często takie rymowanym wierszem mi wchodzą te poczucia. I tutaj warto jest zaznaczyć, że może być taka sytuacja, że wiele z tych przepowiedni może zaistnieć tak zwane przesunięcie o rok. Tak samo jak kiedyś było taki śmieszny sen, że 13 rozpoczął się koniec świata i teraz 13 grudnia powstała tak zwana koalicja 13 grudnia, czegoś tak, nie? I to tak mi się od razu ten sen przypomniał, że oto takie symboliczne spełnienie tej przepowiedni, jakby. Ale to zostawmy, idźmy dalej. Tutaj właśnie są dawne przepowiednie, ja już się tłumaczyłem, one pasowały bardzo mocno do mojej prywatnej sytuacji, bo w moim życiu bardzo bliska osoba umarła i te rzeczy odpowiadały temu, ale jednocześnie nakładały się też na wydarzenia światowe. Ja nie będę tego teraz poruszał, ale chcę tylko zaznaczyć, że te dni, ta wojna, te dni, te wszystkie rzeczy, one znowu mogą przełożyć się, tak, na, że może być to przesunięcie o rok czy o dwa, tak? Czyli kto wie, czy teraz właśnie nie zobaczymy tych wydarzeń jeszcze mocniej, tak? Rok później, tak? Dobrze. I tutaj właśnie chciałem pokazać Wam ważną rzecz, dlatego ją zaznaczyłem. To jest, co planuje armia chińska? Wzięcie, ale czego wzięcie? Rozkazu. Wzięcie Tajwan chyba nie. A, bo ja tak czułem jakby, nie? Że Tajwan chyba nie, ale cieśniny może być przejęcie. Czyli wzięcie. Blokada żeglugi to trzecią wojnę świat mieć będzie, więc to sprytnie robione będzie i wojny, mam nadzieję, nie będzie, ale Chińczyk swoje cele zdobędzie. Sekundkę, tylko sprawdzę, czy mi tu zaraz bateria nie siądzie. Dobrze, więc tak czy inaczej, słuchajcie, to jest ważne, że jak będzie blokada żeglugi, to trzecią wojnę świat mieć będzie. To jest ważne przeczucie. Oczywiście może spójrzmy na mapkę, albo może dojedźmy do końca, bo to jest raz, dwa, trzy, o, dużo tego jeszcze jest, o, ludzie, o, lulu. Dobra, to zapamiętajmy to, bo tu, o, wiecie, tak, że chodzi o to, tak, chodzi właśnie o to, jak tu będzie blokada żeglugi, tak, jak tu będzie blokada żeglugi, takie poczucie, to wtedy trzecią wojnę świat mieć będzie, tak, czyli może nawet nie być, że Chiny zaatakują Tajwan, ale jak zablokują tą żeglugę, to wtedy staną sprawy na ostrzu noża, to będzie ostrze noża po prostu, nie? No, mogą nawet nie wziąć Tajwanu, mogą go okrążyć, ale jak powstrzymają żeglugę, może Amerykańcy czekają na pretekst, nie wiem, to wtedy świat może mieć tą trzecią światową. Dobrze, tu mamy co dalej. Sen, wszystko uleciało, ale gdzieś padło zdanie, przywróć porządek z Wuhan. Tu jest ciekawe poczucie, to jest w ogóle 21 lutego, to jest jeszcze przed tym, tak? To jest przed atakiem Władimira. Ciekawe poczucie. Zaraz, w sensie, bo teraz się zakończyłem. Nie, to było rok temu, czyli nie dwa lata temu jak Władimir, tylko to też? Też 21 lutego, tego samego dnia, ale rok później? A to ciekawe. Bo to jest 10 miesięcy temu, chyba że ja pokazuję 10 miesięcy temu SMS-y sprzed 2 lat. No to już dobra, mniejsza z tym. Tak czy inaczej mamy ciekawe poczucie, trwa odliczanie. Tak, to są faktycznie to są sprzed 10 miesięcy, to nie są sprzed 2 lat. Ciekawe poczucie, trwa odliczanie. Odpali petardę. Biden odpali petardę. Myślałem, że Władimir, ale nie. Biden. Nie wiem, ale chyba Biden odpali. I to niektórzy ludzie twierdzą, że te odpali petardę, to tyczy się tak naprawdę wydarzeń w Izraelu. Nie? Bo wyszły słuchy, że Izraelczycy wiedzieli o tym, tak? Wiedzieli, nie działali przeciwko temu. I teraz nie wiadomo, czy gdzieś były jakieś przecieki, czy po prostu to jest tak po cichu jakaś taka operacja, wiecie, no to tak CIA działało, tak, czyli jakby
jakby supportowało jakichś tam partyzantów w jakimś kraju, tak, i to oni dokonywali jakichś rzeczy, ale tak naprawdę byli wspierani przez CIA, tak. Teraz pytanie, no raczej chyba te Hamas nie byłby wspierany przez CIA, skoro Iran to wspomaga, ale może jacyś zakamuflowani i cały czas zakamuflowani agenci mogli to przykładać do tego ręki, żeby właśnie zaatakować, żeby potem mieć preteksty i atakować wszystkich tutaj dookoła, tak? To jest w Piśmie Świętym napisane, to się dzieje tak, że Izrael będzie się rozpychał i to jest to, co on robi, tak? Więc to jest oczywiste, wszyscy eksperci i też samo Pismo Święte mówiło, że tak będzie, tak? Dobrze, bo to... Dobra. I to jest to. Niektórzy właśnie twierdzą, że to poczucie, że Biden odpalił petardę, to tą petardą to właśnie był 7 października zeszłego roku, właśnie atak Hamasu na Izrael. Tu mamy to słynną przepowiednię właśnie z 27 grudnia, to jest post 11 miesięcy temu, czyli to jest z końca stycznia albo z lutego, i to jest właśnie ta przepowiednia z 27 grudnia, półtora roku temu, tak, czy dwa lata temu. Tajwan jest już chiński, widzę pierścień dookoła, blokada jak na Kubie, nie wiem, ale jakiś czas Tajwan będzie odcięty, a tylko ewentualnie samoloty. Dziwne to poczucie, nie wiem, czy to będzie, ale widać, że coś się zmienia. No to wtedy po prostu musiałem tam coś odczuwać takiego. Tutaj mamy taką przepowiednię o krachu. To tam prosto było, że ten, także słuchałem innego człowieka i jak on powiedział słowo krach, tak, wymyślał tam właśnie, że będzie w czerwcu, to ja od razu mówiłem, że nie, jaki kwiecień, będzie za 2 miesiące, czyli w marcu, a w lutym będzie to widoczne, dokładnie w lutym, już zaczęli miesiąc później mówić, że coś się zbliża, a 2 miesiące później dokładnie, z dokładnością, co do jednego dnia, bach, zbankrutowały te banki, Silicon Valley Bank, czyli ta przepowiednia się idealnie również z dokładnością co do jednego dnia spełniła. I dalej właśnie mamy Jasnowidz z Gdańska, kanał, post z 11 miesięcy temu. Ciekawe poczucie z 30 stycznia. Oglądając informacje o Jerozolimie i Bliskim Wschodzie, nagle przyszło mi takie poczucie, że Izraelczycy zdziwią się, istnieje pewne tajne porozumienie. No to się zdziwili. No to już wiecie, o co chodzi, nie będziemy tego, jedziemy dalej. I tutaj mamy... Raz, dwa, trzy. Kurczę, dużo tego jeszcze jest. Już muszę kończyć, wiecie, bo już muli komputer, szaleje. Dobrze, tu mamy wtorek, 18 kwietnia. Co, o, to jest dość ważne. Co zrobi generał Lee? Bo wtedy generał Lee udał się do Moskwy, tak? Lee, i wtedy to jest moja odpowiedź, moje poczucie, że Lee jest nieważny. Ważny jest Xi. Co zrobi Xi? Jako generał się objawi. No i teraz właśnie Xi Jinping coraz mocniej wchodzi w rolę generała, tak? Czyli ustawia jak pionki wszystkich generałów, niczym cesarz chiński, tak? I szykuje się do... Przyczyniony tygrys? Do czego się szykuje? No, a tu jest z kolei, co ustalił w Moskwie Li? Poczucie, że to jeszcze trwa. Tajny plan Chin, czego ani Zachód, ani Rosjanie nie wiedzą. Słowo przesiedli, coś się przesiedli, to już nie pamiętam tego, o co chodziło. A tu mamy, co tu jest zaraz, no bo to już są inne rzeczy, zostawmy, to chyba głównie to chciałem wam pokazać. A to są takie dawne poczucia, to są chyba z kwietnia, że pan już był te narody. Co planuje Xi, w sensie wtedy, w tamtym czasie, co teraz planuje Xi, tak, to było inicjatywy przejęcie, Stanów zepchnięcie, w maju rozstrzygnięcie. A, no to po prostu są te wszystkie SMS-y właśnie. I tu jest właśnie blokada żeglugi, to trzecią wojnę świat mieć będzie, tak? No i tyle. Tyle. Czy tu jeszcze jest... aha, tu jeszcze jest z tym krachem. To też było 13 stycznia i dokładnie 2 miesiące później, 13 marca był ten krach, tak? Jeśli dobrze pamiętam, to trzeba sprawdzić, jest taki film, że prawdziwy Jasnowidz wam krach przypowie. Rok temu jest taki film, to poszukajcie na kanale. A tu jest coś ważnego i to jest chyba ostatnie już screen. Dobra, to już dobrnęliśmy do końca. Aż weźmy sobie łyczkę, przepraszam. Wybaczcie, bo naprawdę teraz się nie dziwię, że oni tam piją te herbatki czy wody czy cokolwiek, bo to po prostu aż w gardę schnie. Słuchajcie, mamy sobotę 14 stycznia 2023 roku, czyli rok temu. I tam jest takie poczucie po 23 wieczorem, słabe poczucie znienacka, myśląc o Tajwanie, zablokuje cieśninę, Rosja zablokuje
cieśninę. I to mnie zelektryzowało. Jak Rosja w cieśninie tajwańskiej może zablokować cieśninę? A potem sobie myślałem, no właśnie, to byłby niezły fortel. To jest to, co powiedział profesor Guralczyk, nie? Płynie sobie jakiś ruski statek, a potem się okazuje, że tam jest 40 pływających min. I żegluga jest zablokowana. A potem będzie sobie płynął wielki tankowiec. Jak pierdyknie na taką minę, to naprawdę będzie jeden wielki wybuch w okolicach Tajwanu, który właśnie widziałem tydzień temu. Nie? Tak sobie pomyślałem, nie? No i tyle. Dobra, słuchajcie, wiecie co, bo ja to już mówię godzinę czasu prawie, że. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Muszę kończyć, bo muli się komputer strasznie. Nie wyrabia już po prostu, chyba ma za dużo informacji do przerobienia. I tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się Pana Boga, trzymajcie się nawzajem. Szykujcie się na czasy ostateczne, bo przecież w nich żyjemy. I zapraszam Was do następnych odcinków z cyklu Raport Jasnowidza, jak też ich innych filmów, tak? I nie obrażajcie się za moje poglądy, po prostu tak. Ja mam swoje poglądy, znacie je, wierzę w Pana Jezusa. Jak ktoś chce mieć jakieś inne, przecież to jest wolna wola. I tyle, ale nie zmuszajcie mnie do zmiany. Do zmiany właśnie, żebym uznawał coś, co po prostu Jakem Jasnowidz, jakby widzę, że tego nie ma, bo takie jest też przesłanie kanału, jakby, nie, że macie do wyboru, jakby, przykładowo, jeśli chodzi o tą reinkarnację, tak, to albo dobra, zostawmy, bo znowu będą te kłótnie o tą reinkarnację, zostawmy to. Dzięki za uwagę, trzymajcie się z Panem Bogiem, dziękuję Wam za uwagę, naprawdę fajnie, że jesteście, fajnie, że ja mogę do Was gadać, że Wy tego słuchacie. I tyle. Ten kolega, co dał mi telefon, teraz wymyśla, żeby dać mi komputer, ale chyba nie przyjmę tego daru, bo po prostu nie uchodzi. Już no po prostu aż tyle darów brać, więc jakby, ale dzwonił właśnie tutaj i poradził mi, co z tym komputerem mogę zrobić, żeby go przyszyprzyć. No za dużo się nie zrobi, ale w piątek pójdę, może coś się da radę wykombinować, a jak nie, to będziemy walczyć na starym sprzęcie. I tyle. Dobra. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Dzięki. Z Panem Bogiem. Cześć. Hej. Drogi widzu, jeśli podczas słuchania tego materiału poczujesz i znajdziecie natchnienie, by odwdzięczyć się, pod każdym filmem znajdują się namiary do przelewu. Wszystkim dotychczasowym darczyńcom bardzo dziękuję. Każda kwota jest na wagę złota. Wszystkie znajdujące się tutaj wizje i poczucia są darmowe. A każdy datek jest wolną wolą każdego z Was. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie, z Panem Bogiem, hej!